Zanim obejrzysz, zasubskrybuj na YouTubie Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. Adrian Budka i jego gol z rzutu wolnego. 10 bramek w Lipcach Rejmontowskich. Remis RKS-u z Widzewem. Rozpoczynamy podsumowanie 31. kolejki BetCris Łódzkiej 4. Ligi. Michał Kiński, witam i zapraszam na magazyn BetCris Łódzkiej 4. Ligi. Zaczynamy od gola 30. kolejki wybranego przez widzów. Następnie podsumujemy dwa zaległe spotkania 21. kolejki, które odbyły się 10 maja i poznamy najładniejszą bramkę tej serii spotkań. A później przyjdzie czas, by podsumować ostatni weekend. Nie ma co przedłużać, zaczynamy. Gol 30. kolejki należy do Piotra Tazbira z Boruty Zgierz. W środę 10 maja Stal Niewiadów zagrała zaległą 21. kolejkę z Widzewem 2 Łódź. To 24. minuta i dynamiczna akcja gości zakończona przez Wiktora Price'a. W 39. minucie sędzia Kamil Krasnopolski odgwizdał karnego. Mateusz Kępski na 2-0. W 83. minucie Dawid Owczarek podwyższył. A 3 minuty później ostatniego gola w tym spotkaniu zdobył Ignacy Dawid. Stal Niewiadów przegrała z Widzewem 2 Łódź. 10 maja AKS SMS Łódź podejmował w zaległym meczu Włókniarza Zelów. To 27 minuta, dośrodkowanie w pole karne i Emil Rulewicz na 1-0. W 35 minucie Szymon Gałązka wykorzystał dobre podanie i Łodzianie do przerwy prowadzili 2-0. W 82 minucie świetnie w tej sytuacji zachował się Damian Związek i AKS SMS Łódź odnotował kolejne ligowe zwycięstwo. A teraz przyszedł czas, by pokazać gola 21. kolejki, która odbyła się 3 i 10 maja. Zwycięzcą jest Krystian Ślęzak z Sokoła Aleksandrów. Czy wiesz, że Łódzki Związek Piłki Nożnej znajdziesz w mediach społecznościowych? Wystarczy polubić profil facebookowy i będziesz na bieżąco ze światem łódzkiej piłki nożnej. Łączy nas EUZPN. A to już podsumowanie 31. kolejki. Pogoń z Duńska Wola podejmowała Polonię Piotrków Trybunalski. Proszę przygotować się na festiwal pięknych goli. W 23 minucie Adam Gąbka uderzył z przedpola karnego na 1-0 dla gości. A to 29 minuta. Przy piłce jednokrotny reprezentant Polski mający w swojej karierze 117 meczów w Ekstraklasie. Adrian Budka nie zapomniał, jak uderzać z wolnego. 10 minut później Pogoń prowadziła po golu Wojciecha Pawlaka. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. Kolejny gol wpadł w 53 minucie. Dośrodkowanie wykorzystał Adam Raszewski. Minutę później Mateusz Jakubiak zademonstrował umiejętności. Zobaczcie, jak pięknie uderzył piłkę. A 2 minuty później wpadł kolejny ładny gol. Tym razem strzelał Adam Gąbka. W 64 minucie Adam Raszewski podwyższył na 5-2. W 84 minucie sędzia Jakub Jaskulski odgwizdał rzut karny. Mateusz Jakubiak miał drugiego gola w meczu. 2 minuty później Mateusz Jakubiak dokonał niemożliwego. Można powiedzieć, że skopiował strzał sprzed kilkudziesięciu minut. I który gol ma być nominowany do naszego konkursu? Mamy jeszcze czas na zastanowienie do końca naszego podsumowania 31. kolejki. Ostatecznie Pogoń z Duńska Wola przegrała z Polonią Piotrków Trybunalski 2-7. AKS SMS Łódź podejmował drużynę, która walczy o utrzymanie, WKS 1957 Wieluń. Do 88 minuty był bezbramkowy remis. Ta akcja zakończona przez Patryka Pietrasiaka przesądziła o zwycięstwie Łodzian.
Przed nami Orkan Buczek i Stal Niewiadów. Goście walczą o pozostanie w lidze. A tymczasem w 39 minucie był rzut karny dla gospodarzy. Łukasz Bocian na 1-0. To 60 minuta. Interwencja Filipa Błażejewskiego nie pomogła. Dominik Cukiernik dobił na 2-0. W 66 minucie zobaczyliśmy świetnie rozegraną akcję, którą zakończył Kacper Konstańczuk. Orkan Buczek wygrał ze Stalą Niewiadów 3-0. Skalnik Sulejów zagrał z KS Kutno. To 43 minuta i sędzia Rafał Szczypkowski odgwizdał karnego. Jakub Szlaski na 1-0 dla Skalnika. W 60 minucie Jakub Szlaski otrzymał piękne prostopadłe podanie i aż się prosiło, by je wykorzystać. W 90 minucie był drugi rzut karny dla gospodarzy. Tym razem Mateusz Śliwka na 3-0. Skalnik pokonał klub sportowy z Kutna. Przed nami dwa mecze, które zakończyły się bezbramkowym remisem. Najpierw jesteśmy w Opocznie, czyli u Beniaminka, który musi być ostrożny, by nie znaleźć się w strefie spadkowej. Przeciwnikiem był Boruta Zgierz. Sędzia Rafał Michalak nie odnotował w swoim notesie żadnego gola. Remis pozostawił jednopunktową przewagę Boruty nad Ceramiką. Sokół Aleksandrów podejmował Zjednoczonych Stryków. Choć sytuacji podbramkowych nie brakowało, to jednak żadna z drużyn nie potrafiła pokonać bramkarza. Oba zespoły zdobyły po jednym ligowym punkcie. A teraz Omega Kleszczów i Włókniarz Zelów. Mamy 26 minutę i Piotr Boczkiewicz zdobywa pierwszego gola dla gości. W 59 minucie Paweł Kowalski doprowadził do wyrównania. I takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Przed nami RKS Radomsko i Widzew 2 Łódź. Najpierw młode pokolenie przywitało się z kibicami, a następnie towarzyszyło piłkarzom. Kibice na pierwszego gola czekali do 63 minuty. Widzew cierpliwie zagrał w polu karnym i Maciej Kazimierowicz zdobył gola na 1-0. A to 75 minuta. Doskonałe dośrodkowanie w pole karne zakończyło się golem Szymona Korzeckiego. Zobaczmy tę akcję z innej kamery. RKS to czwarty zespół, który zremisował w tym sezonie z Widzewem. Wcześniej dwukrotnie Polonia Piotrków Trybunalski, jednokrotnie Omega Kleszczów oraz GKS Bełchatów. Witam serdecznie wszystkich na meczu 31. kolejki czwartej Ligi Betkwist. Wydawało się, że 9 bramek w Zduńskiej Woli to dużo, to w Lipcach Rejmontowskich wpadło ich 10. Jutrzenka Drzewce zagrała z GKS-em Bełchatów. Mamy 9. minutę i Łukasz Wroński na 1-0 dla gości. W 23. minucie Przemysław Zdybowicz podwyższył na 2-0. 3 minuty później ten sam piłkarz cieszył się z drugiego gola w tym spotkaniu. A to 39 minuta i strzał Artura Golańskiego. Jeszcze w doliczonym czasie Łukasz Wroński podwyższył na 5-0. Dobrze drugą połowę rozpoczęła Jutrzenka. W 47 minucie Cezary Dominiak zdobył pierwszego gola dla gospodarzy. A to już 52 minuta i Przemysław Zdybowicz cieszył się z hat-tricka. 3 minuty później Cezary Dominiak miał drugiego gola dla gospodarzy. W 64 minucie akcję wykończył Serhii Napołow. A w 72 minucie Artur Golański na 8-2. Jutrzenka Drzewce przegrała z GKS-em Bełchatów. Zobaczmy tabelę Betkris Łódzkiej czwartej ligi po rozegraniu 31. kolejki, która również znajduje się na stronie lzpn.org. Klasyfikacja strzelców.
Zaproszenie na najbliższy weekend. Zobaczyliśmy tabelę po 31. kolejce, zaprosiliśmy na najbliższy weekend oraz pokazaliśmy klasyfikację strzelców. Marcin Kacela z KS Kutno jest na prowadzeniu. A teraz przyszedł czas, by poznać nominację do gola 31. kolejki. Ja dziękuję za dziś, do zobaczenia. Nominacje do gola 31. kolejki. Adrian Budka, Pogoń Zduńska Wola. Mateusz Jakubiak, Polonia, Piotrków Trybunalski. Artur Golański, GKS Bełchatów. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Czy wiesz, że? Mecze kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a gola kolejki wybierz na stronie facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj!